Tradycja udziału w konkursie to jest już tak z pokolenia na pokolenie, tak? Ja miałam 12 lat, kiedy pierwszy konkurs się odbył i sama wiem, że moi rodzice pomagali mi przygotowywać palmę, teraz ja pomagam przygotowywać swoim dzieciom. I jak gdyby sama też kwestia prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury warsztatów, gdzie tydzień przed niedzielą wielkanocną organizujemy warsztaty, gdzie uczymy, jak wykonać te kwiaty z bibuły. Uczymy się każdych technik tych kwiatów. Każdego roku praktycznie coś nowego się dowiadujemy o tworzeniu palmy. Podpatrujemy, jak kwiaty mają wyglądać, jak elementy składowe palmy, po prostu jakie roślinki można wykorzystywać. Co można użyć, czego nie można użyć do tworzenia palmy. Tak. To jest palma kawalerska. Tak, palma kawalerska. Jaki ona musi mieć cechy? Musi być taka ułożysta, prosta do góry. U góry dajemy bazie kolorowe wstążki z bibuły i na samym końcu tych muszą być kwiatuszki ozdobione. No i głównie jest po prostu taka nierozłożysta, o. Jury, w skład którego wchodzą etnografowie i z Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej i pani dyrektor ze Skansenu w Ślemieniu i też pomysłodawczyni tego konkursu, pani Wanda Hajok, bardzo zwracają uwagę na to, aby od samej góry do samego dołu palma była wykonana z elementów żywych roślin, kwiatów bibułkowych, wstążek tylko z krepiny prasowanej bibuły bądź bibuły marszczonej. Chodzi o to, aby tutaj nie przemycać właśnie takich nowych elementów, tasiemek, różnych innych kolorowych rzeczy. Chodzi przede wszystkim o zachowanie tej tradycji, jaka tutaj od 31 lat jest. Biorę udział w konkursie, bo po prostu mi się to bardzo podoba. Mogę uczestniczyć w czymś, co jest po prostu takie regionalne. Robiliśmy z rodzicami tą palmę, kwiatki już ponad miesiąc, a palmę robiliśmy już wczoraj, bo żeby się nie zniszczyła. Wraz ze swoją rodziną co roku przygotowujemy właśnie palmę wielkanocną, jest to już nasza taka tradycja. Przygotowania, no to wiadomo, zaczynają się wcześniej. Teraz robi się już często bardzo ciepło, więc trzeba wcześniej bazie przygotować, żeby one były jeszcze takie odpowiednie do tej palmy. No wiadomo, żeby tyle kwiatów wykonać, to tydzień, dwa tygodnie, żeby tak na spokojnie je wykonać.